Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku i w kolejnym odcinku dalej sobie sprzedajemy moje nophalki 35 epeki, które na ten moment już nie są mi przydatne. Sprzedajemy je i robimy dalej sobie od nowa halki. Od ostatniego odcinka przydały się jeszcze dwie postacie, które nie były w odcinku opisywane, ale to było na takiej samej zasadzie, tak jak przedtem w tamtych odcinkach to wyglądało. Nie miałem też możliwości, żeby to zrobić, żeby nagrać taki odcinek o każdej z nich, więc dwie postacie poza odcinkami zostały sprzedane. Niestety nie zarobiłem jakby na nich nic, znaczy no, zarobiłem tylko dwa Tibia Coinsy. Możemy sobie też zobaczyć na historię na Tibia Coinsy. No i tak, za 50 został wystawiony ten jeden za Saloch Ceis, a kupiony został za 51, więc ja zarobiłem jednego Tibia Coinsa. No dobrze, spoko. Nie jestem na minus, to najważniejsze, bo nie chcieliśmy na tym nigdy zarobić. Nie chcieliśmy być tylko na minusie. I kolejna postać, która została sprzedana poza odcinkiem, to jest Zaura Waura, też 35 IPEC. No i też za 51 Tibia końców ktoś kupił. I w sumie też jakby zarobiłem na tym jednego Tibia końca, więc za te dwie postacie, dwa Tibia końcy zarobione, a my już teraz przechodzimy sobie do kolejnego halka, który leci na sprzedaż. I tak samo, takie samo eku jak na tamtych nobharach: Paladin Armor, Zaolegi, Bochy, Łuczek i Woodcape. I tutaj jeszcze damy tego Kulivera. Gdzieś go tu powinienem mieć. Jest Kuliver, żeby nie było. No i możemy sobie przejść do wystawienia tego oto halka. To jest tutaj. Wszystko się zgadza. I tak samo na jutro będzie wystawiony, a w piątek będzie można go mieć już na koncie. Więc jak ktoś chce, no to zachęcam do licytacji. Jutro gdzieś tam pod tym filmem przypnę komentarz z linkiem do tego halka na Tibia.com. Jakby sobie ktoś nie mógł znaleźć, no to tutaj zapraszam, 22.9. I co my tutaj mamy? Paladin Armor, Isis Lebov, że tak powiem, Woodcape. I może być Bochy, tutaj damy argumenty takie jak zawsze, czyli że możemy go przetransferować. Że mamy tutaj 107 Distance Fighting, już nie 106, ale czy to ma jakieś znaczenie, jeden skill? Może i ma. 20 level, też tutaj mamy. I mana potiony, mana potion ponad 2000. Przechodzimy sobie dalej, next. I dajemy confirm i postać zostaje wylogowana i od jutra spodziewajcie się tego oto mojego RPK na markecie. To by było na tyle ode mnie w tym odcinku. Na kolejne odcinki pewnie będzie dopiero w niedzielę, bo nie wiem, czy kolejne postacie też będą nagrywane na kanał. Ale naprawdę no, spodziewajcie się jeszcze kilku tych harków moich na markecie, więc bardzo bym chciał, żeby ktoś to sobie ode mnie odkupił, żebym nie wyszedł na tym na minus. Nawet tego jednego mogę zarobić, to nie ma znaczenia. Generalnie chodzi o to, żeby nie wyjść na minus, tylko żeby być tam nawet na zero mogę wyjść. No ten jeden Tibia Coin, no to powiedzmy, że minimalnie jestem na zero. Także fajnie, jakby ktoś kupił, jakby ktoś z widzów, którzy mnie oglądają, ktoś by kupił mojego halka, no to tam w komentarzu pod tym odcinkiem możecie skomentować, tak, to ja, napisać swój nick maina czy coś. Ja potem gdzieś tam kiedyś będę sprawdzał te halki, co się z nimi dzieje. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.